Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o skręceniu stawu skokowego. Omówimy krótko ten uraz i pokażemy Wam kilka bardzo przydatnych ćwiczeń. Jeśli chodzi o sam uraz stawu skokowego, jest to najczęstszy uraz w obrębie stopy. Bodajże literatura mówi, że 97% urazów w obrębie stopy, w obrębie stawu skokowego to właśnie urazy polegające na skręceniu tego stawu. Jeśli chodzi o ćwiczenia, będą one miały na celu poprawę stabilności tego stawu. Po urazie dochodzi do zaników receptorów w obrębie stawu, w obrębie torebki stawowej, w obrębie więzadeł. Jeśli takich receptorów mamy mniej, jest gorsza ta stabilizacja, równowaga, gorsza jest siła mięśniowa, to jest dużo większe ryzyko ponownego urazu, dlatego ćwiczeniami chcemy to wszystko odbudować. Co do samego mechanizmu, najczęściej do urazu dochodzi podczas uprawiania aktywności fizycznej, jakiegoś sportu typu bieganie, tenis, piłka nożna. I uraz wygląda w ten sposób, że podczas na przykład biegu dochodzi do takiego ucieknięcia stawu skokowego na zewnątrz, natomiast stopy do środka. I w wyniku tego mechanizmu dochodzi z kolei do uszkodzenia struktur bocznych stawu skokowego. Dodatkowo często też uszkadzają się mięśnie szczałkowe. Na początek krótki test. Podczas urazu dochodzi do ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i takim najczęściej ograniczonym kierunkiem ruchu jest zgięcie grzbietowe i to będziemy sobie właśnie chcieli ocenić. Żeby to ocenić, zrobimy sobie taki test. Ustawiamy się przodem do ściany i będziemy sobie sprawdzać, z jakiej odległości jesteśmy w stanie dotknąć ściany kolanem bez odrywania pięty od podłoża. Tak, próbujemy jak najdalszej odległości. Nie odrywamy pięty i kolano idzie nad stopą, nie ucieka nigdzie w bok. I porównujemy sobie to do strony zdrowej. To nam pokaże, jak duże jest ograniczenie tego zgięcia grzbietowego. I tutaj od razu możemy sobie wrzucić pierwsze ćwiczenie na poprawę tego zgięcia grzbietowego. Czyli w tej pozycji testu dochodzimy sobie do końca zakresu ruchu i delikatnie sobie pulsujemy. Taką oscylację wykonujemy przez jakieś 30 sekund i robimy sobie jakieś 3-4 serie takiej oscylacji. Po takim ćwiczeniu możemy sobie ponownie wykonać test i wtedy zauważymy, że rzeczywiście to zgięcie grzbietowe troszkę się poprawiło. Kolejne ćwiczenie jest to tak zwane ćwiczenie dynamicznej stabilizacji mięśni szczękowych. Mięśnie szczękowe są to te mięśnie z boku łydki i tak jak mówiliśmy na początku filmiku, bardzo często podczas skręcenia stawu skokowego dochodzi również do uszkodzenia tych mięśni, więc będziemy chcieli odbudowywać ich siłę, wytrzymałość oraz przyspieszać regenerację. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że stajemy sobie na jednej nodze, podpieramy się o coś tak, żeby poprawić naszą równowagę i z tej pozycji będziemy sobie robić wspinki na palce. Trzymamy sobie tak 2-3 sekundy i potem jest powolny, kontrolowany powrót. I znowu góra, przenosimy ciężar ciała na największy palec, przytrzymanie i powolny, kontrolowany powrót. Takich powtórzeń będziemy sobie chcieli wykonać około 10-15 w 3 seriach. Kolejne ćwiczenie będzie ćwiczeniem na poprawę równowagi oraz tak zwanej propriocepcji, czyli czucia ułożenia ciała w przestrzeni. Jest to bardzo istotne w kontekście nawrotów ponownego urazu. Odpowiednia równowaga, propriocepcja zabezpiecza staw skokowy przed tym, żeby gdzieś podczas aktywności fizycznej doszło znowu gdzieś do jego ucieknięcia i ponownego urazu. Ćwiczenie będzie wyglądało w ten sposób, że stajemy sobie na nodze kontuzjowanej, a drugą nogą będziemy sobie starali sięgać we wszystkich kierunkach. Można powiedzieć, że w kierunkach zegara, czyli w przód, w bok, do tyłu, w kolejnym kierunku i wracamy.
No i takich powtórzeń będziemy sobie chcieli wykonać też około 30-40 w takich 3-4 seriach. Ostatnie ćwiczenie jest to przysiad na jednej nodze. Jest to jedno z najlepszych ćwiczeń na odbudowę całego tak zwanego łańcucha kinematycznego w kończynie dolnej, czyli to ćwiczenie będzie poprawiało bardzo dużo parametrów dla całej kończyny dolnej, więc znowu bardzo fajne ćwiczenie w kontekście zapobiegania kolejnym urazom. Wygląda to w ten sposób, że znowu stajemy sobie na jednej nodze i z tej pozycji będziemy sobie robić przysiad z takim pochyleniem tułowia do przodu. Oczywiście staramy się utrzymać równowagę i nie podpierać. Jest to ćwiczenie oczywiście dość trudne, więc na początku po urazie z tą równowagą będzie spory problem. Natomiast w miarę upływu czasu, po kilku dniach, będziemy widzieć spory progres tej równowagi.